Bu bu bu. Dobry wieczór, późną nocą. Udajmy, że wszystko zaczyna się jeszcze raz. Udało mi się załatwić sobie pełną wersję The House Diaries. Niedawno testowaliśmy demo, więc mam nadzieję, że tam. Że jak ktoś nie ogarnia, to sobie zobaczy grę w trakcie. To jest gra, w której najważniejsza jest opowieść. Pomysł jest sztampowy. Dostajemy kolejną grę o zombie, w którym, w którym musimy przeżyć. Ale twórcy są ludźmi inteligentnymi. Okazali się ludźmi. Czy nie tam w większości gier twórcy są inteligentni. Tylko ci może nawet nie są inteligentni, bo ja podejrzewam, że to może im się jakoś nie sprzedać super. E, niestety. Ale dla osób szukających czegoś ambitniejszego w grach jest to pozycja ze wszechmiar godna uwagi. Otóż, uwaga. Jest to gra, w której mm, wszystko jest opowiadane przy pomocy tekstu, jak za starych dobrych czasów. Jak czytamy zresztą, zaczynamy o 6:00 26 lutego. Ej! To jest dzisiaj. Realistyczne. Jest wtorek. Ej, no to jest naprawdę. Nazywamy. Tutaj mamy ulicę. Tu mamy miasteczko i moich bohaterów, których można sobie stworzyć. To jest w ogóle taki śmieszny motyw, że można wklejać sobie e, mordy własne, więc jak ktoś chce wystąpić w grze, to. to, to może... Nie nie chcę teraz powiedzieć, że podsyłam zdjęcia, a pewnie zostanę aresztowany, bo nie, nie dam jakiejś tam klauzury, ale klauzuli. Ale przypomina mi się w ogóle ten taki cool story. Jak rok zrobił jakiś film podziękowalny na 10 tysięcy widzów i prosił o podsyłanie zdjęć, tam był brevik i tak dalej. Bo tego nie wychwycił. Ale wracając do pięknej narracji. Myszka się rozjechała. Tak, tak, myszka tu jest problemem. E, myszka. Teraz jest ładnie, przepraszam, teraz jest kulturalnie e, więc. Wracamy. Co tam robi Obama? Zaraz powiem, czy adres się zgadza. No właśnie nie, to nie jest Kraków. Miasto jest za każdym razem generowane losowo. Ale co się stało? No, twoją drogą, w formalności na się Maciej Mokła. E, udało nam się. To mowa o mojej drużynie, że tak powiem. E, pośród naszej delikatnej, kruchej grupy mamy barmana, chirurga, muzyka, strażaka i atletę. Ciekawe, kim jest atleta w dzisiejszych czasach. Mamy z sobą broń, trochę narzędzi, trochę jedzenia i żadnych zapasów medycznych, czyli chirurg dał ciała. Tak, ktoś mi się pamiętam to z brilikiem, dobre to było, nie? Eee, teraz tak, czy to znaczy sobie tutaj od razu, żeby nie cóż, wychodzą, wychodzi się z wora, e, ponieważ to jest gra o czytaniu. Ja sobie tutaj zapraszam na strumyk konsultantów z firmy Google z Krakowa z rynku. Eee, aha. I to jest słowo, którego nie, nie dokładnie jakoś rozkwiniałem. Nazywam je tutaj teraz ustami konsultantów. Wary. I po polsku znaczy. Ostrożny. Więc. Więc można powiedzieć, że wszyscy wykazują ostrożność w stosunku do siebie. Geoffrey nie dostosowuje się zbytnio do grupy, ale Dawid tutaj wykazuje, jak rozumiem, mm, te takie instynkty przywódcze, prawda? Będzie sam alpha. W ogóle jest jakaś kobieta? Jest! Może już się bałem, że będę miał... Najstraszliwszą... najstraszliwszy strumyk. Chirurg dał ciało. Jak się ta gra nazywa? Jest w opisie teraz, jak się zrefreszuję. House Diaries. I tak, znaleźliśmy informację, i to się na cała przygoda, że oper... Oczywiście świat opanował zombie i bla, 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 to rozumiemy. I to u twórców że nie jest istotne. Istotne są te relacje i te plany. Więc mamy informację, że jest tam operacja ratunkowa, w planach i niedługo przybędzie helikopter. Nie wiemy jednak gdzie, ani kiedy. Więc rozpoczynamy poszukiwania informacji. No i gra opowiada nam to właśnie w ten sposób. Mamy tutaj cały taki schemat, o, w ogóle mam całkiem ładną grupę. Bo tu się okazuje, tu widzimy po tym kolorze tych powiązań, kto kogo lubi. I tylko mamy jakiś problem z e, Geoffreyem. I kogo tam wskazują na naszego super... Samca Alfa, według e, tego co pisze w pamiętniczku, Dawid. Ale to sobie wszystko możemy. O Boże, gra jest de facto strategią. Więc tak klikam na zegarek. E, następuje kolejna tura. Ja zmarnowałem godzinę, podczas której Alan i Brian czują się zaczęli sobie, nie mieli zadań, więc zrobią sobie różne własne rzeczy. Zaczęli ćwiczyć, Geoffrey dał im różne rady, jak ćwiczyć, więc ludzie, którzy ćwiczą, lepiej się czują realistycznie. Czy czarny pierwszy zginie? Nie wiem. <laughs> czy możemy, ja tu prowadzę historię, więc, więc bez objawu. Ja powiedziałem, że piszę, czy, czy coś złego. Przepraszam, już jest napisane wszystko i znaleźli Bottle of Spirits. Czym jest Bottle of Spirits? Czy chodzi o alkohol? To jest teraz skomplikowany angielski. Butelkę wódki. Nie wiedziałem, że wódka to jest Spirits. Podczas przeszukiwań domu. Więc tak, jesteśmy w domu przy tej ulicy. 7 Arlow Court. E, Przeszukaliśmy go w 29%, więc warto to kontynuować. Ja tutaj każę, jest tak, kogo my tu mamy? Pokażcie się. Laska, 38-letnia. Okej. Okay. Milf, nie? Możemy tak złośliwie powiedzieć. Jest barmanem. Alan, 29 lat, jest chirurgiem. To jeszcze chyba w... nie ma tych... Czy jest możliwe, że 29-letni chirurg ma jakieś już uprawnienia? Tam się robi te zaraz... Nie, on teraz na stażu jest, ale no, załóżmy, że coś umie. Mamy muzyka 29-letniego, 24 24-letniego strażaka. I atletę 26-letniego. Nie wódka, tylko spirytus. Teraz konsultanci z Google powiedzieli tak, że... To butelka wódki. Butelka wódki. <laughs> potrafi pobrać krew mówi. Gar. Zróbmy coś. Zacznijmy od przeszkiwania domku. Na no cokolwiek, kto tu jest istotny, chirurg, żeby szukał. Muzyk, co potrafi muzyk? Nic, więc e, pośmiejmy się z muzyków. Chociaż tutaj jest chyba najbardziej przydatność postaci z tego co rozumiem. I wychodzi na to, że chirurg... No cóż, może coś znajdzie. Brian i Latasza są bezczynni, niech sobie odpoczywają. Nie mamy niestety. Chyba, że tak, co potrafi strażak. Poznajmy naszych tych. Brian, strażak, Brian Collins, syn Fila. Jest strażakiem. Ma wykształcenie w ogóle High School, czyli z tego co rozumiem. Skończył szkołę średnią polską i pochodzi ze średniej klasy. W Stanach jest średnia klasa, w Polsce nie ma. To jest bardzo miłe. Pff. Muzyk jest przyjacielem rodziny. Będzie grał na gitarze i zombie się zatrzymają, by słuchać. To brzmi ładnie. Eee... Co my tu mam? Jest doświadczony, stable, pewnie jakiś tam. Czy to znaczy, stable de facto w odniesieniu do osoby? Ja zawsze byłem słaby z ludzi w ten sposób. Stabilny, ja to rozumiem. Trwały, stateczny. Stateczny to jest dobre słowo. Okej. Okay. Stateczny, praktyczny, podejście realistyczne i. Najbardziej też nie w tworzeniu distraction, czyli i barykadywaniu wejść. Więc, uwaga, co tu jest ciekawego. Mówi, że nie jest rasistą, ale nie lubi wyglądu Nataszy. Dlaczego nikt nie lubi dla taszy, przepraszam? I, I jak to jest? Latasza Czy, z czym ma problem? Nie jest rasistą, ale nie lubi wyglądu Briana. Przecież to nie są biali. Mam jakiś tutaj ciekawy problem. Jak sobie radzić z problemami drużyny? Zależy mi na tym, żeby mieć laskę w dobrych stosunkach, że tak się wyrażę, więc mogę puścić plotę. Że latasza. Hmm. Pracowała tutaj. Zaraz. Brian, co, co Brian lubi w ogóle? Średnia klasa. Mm, szkoła wyższa. Więc jakoś musimy tutaj sprawić, żeby się polubili, więc uwaga. Rozsiejmy plotkę. Że pracowała charytatywnie. Będąc tym barmanem, była znana, o, był z niej wywiad, z niej wywiad w telewizji Zaoferowanie, oferowanie, zobaczmy, darmowych e, napojów, z tego co rozumiem, usług tam darmowych dla ludzi wykształconych, dla studentów, dla darmozjadów ze średniej klasy. Więc to jest plota na ten dzień. Ktoś mówi, że co tam, może Natasza jest obcym. Nie, tutaj nie ma takich rzeczy złych na szczęście. Więc tak, chłopcy przeszukują. Eee, kto to był tym moim strażakiem bohaterskim? Brian. Brian jest wypoczęty i będzie przygotowywał, uwaga, uwaga: Barykadę. Zrobimy sobie z tego domu fortecę. Na, na początek wystarczy. Zajmie się tym Brian i będzie ją przygotowywał cichutko i powoli. A w tak zwanym międzyczasie. Zaraz, chirurg przeszukuje budynek, tak? Tak. Eee, kogo my tu jeszcze mamy? To może muzyk, czyli Dawid, będzie patrzył, wyglądał na zombich poza domem. Nie, to widzę, że Latasza najpierw tego nadaje. No dobrze, była barmanem. Zobaczmy, co się stanie za godzinę. Uwaga. 8.00 Proszę, proszę. No i rozeszła się ta plotka pośród grupy, że przez swoją pracę jako barmanka, mówimy o lataszy, trafiła do telewizji, gdzie za to, że oferowała darmowe swoje usługi, rozumiem, że chodzi o napoje dla wyedukowanych ludzi średniej klasy. W sumie nie wiem gdzie to logika, ale to jest plotka, nie? Ja to tam rozpuściłem, więc spoko. Sims Legit, jak to się mówi, i po usłyszeniu tej plotki Alan, Brian i Geoffrey stali się, cóż, polubili Lataszę. Sprawdźmy, jak wygląda tutaj sieć zależności. Jest, Dawid kocha, Brian kocha, wszyscy kochają. Wszyscy ją kochają. Jedyna kobieta, się ja wszyscy kochają. Proszę. E, wracamy więc do tego, co się dalej stało. Alan znalazł okrągłą piłę, młotek, śrubokręt, daje śrubokręt i... gąbkę na strychu. Pięć... teraz z czym są Quarrels, na litość boską? To nie są wiewiórki. Pff, pięć kłótni w, to jest, brzmi bez sensu. Swara kłótnia bełty. Pięć bełtów, tak, to brzmi sensownie, rzeczownik. Na strychu? Centówki? Nie. Tak, to zgradla dla starych plotkarstw pod bloku. Dokładnie. Tymczasem Brian porąbał łóżko na cztery barykady drewniane. Jedna czwarta pokoju w tym domu została przeczesana i Dawid znalazł przy okazji jakieś przy, tam, przy bajery do tego... do gotowania. Ktoś mówi, że bełty równa się wino. Nie, 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 chyba coś innego. Ktoś mówi, że tak właśnie powinny wyglądać poluczniki do angielskiego. To prawda, przynajmniej, że niby gry uczą, więc to zależy od osoby. bo znam osoby, które grają po angielsku i znają słowa takie jak dogi i tak dalej. Ale to zawsze plus, jak ktoś to twórczo wykorzystuje. Kto tu nic nie robi? Eee, Brian Latasza Allen. Mamy więc kogo tutaj? Strażak pracuje, atleta. Wyślemy atletę, bo teraz oczywiście czas się zainteresować otoczeniem. Mamy tutaj na przykład domek. Domek jest nieciekawy. Tu mamy bibliotekę. Tu mamy fabrykę. Tu mamy domek. Tu mamy szpital. I szpital się może przydać, bo może być niezła rzeźnia. Więc drogi mój kolego, atleto, idziesz do. No to, to tutorial znam. Idziesz do e, naszego kochanego miejsca, który jest szpitalem. I twoim zadaniem jest tylko sprawdzenie co się dzieje. Nie zabierasz narzędzi, znaczy weź sobie kij baseballowy. No i właśnie, Quarrel to jednak jest bełt, więc bez obaw. Ale oprócz tego nic. Nawet mam jeden bandaż i mam nadzieję, że tam coś znajdziemy ciekawego. I tylko niech on, ty, jego zadaniem jest tylko sprawdzenie, co jest wokół. Nie wchodzić do środka, nic innego. Po prostu musimy poznać kilka szczegółów. Fapnucy mówi, że mi się gra zbugowała i cała miasta się przesunęła w połowie poza ekran. Hmm, ciekawe. Zobaczmy. Uwaga, czy tam idzie spać. Jak się idzie spać, to oczywiście żegnam z całą serdecznością. A tymczasem zobaczmy, co się stanie między godziną ósmą a dziewiątą. Szpital. Duży budynek. 20, 25 pomieszczeń. 8 drzwi, 19 okien. To wszystko prowadzi na zewnątrz, więc mam nadzieję, że będzie łatwo wejść i wyjść. Mam nadzieję, że to o tym decyduje. To jest mój drugi raz z grą w sumie. Czy nie tam w sumie czwarte, ale demo było ograniczone. I zawiera. No wiadomo, medyczne. Jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć, medyczne medykamenty? Różne bariery medyczne, różne. Może zaraz będziemy śledzić polskiego. E, medykamenty na stów, ale różne przyrządy, bandaże i tak dalej. Jak to się jednym z... słowem określić? Trudne sprawy. Medical supplies, ja rozumiem, to jak jest po polsku. Medical stuff, tak, ja wiem, leki. Czy lekiem jest bandaż, wypasy medyczne, tak. <laughs> Suplementy. Zapasy medyczne, brzmi to też ok. Utensylia, to jest bardzo ładne. Zaopatrzenie medyczne, tak, akcesoria. Dobrze, utensylia jest bardzo ładne. No i do rzeczy. E, co tu ciekawego jeszcze? I łatwiej tam będzie lecieć ludzi? No tak. I Geoffrey znalazł okolice szpitala. Nie ma na zewnątrz zombiaków, w środku jest 12. To trzeba będzie zarżnąć, tu nie ma skradania. E, Allen znalazł przy okazji... Pa, są was szczypce, ale zaraz się skonsultuję. Tak, parę szczypiec na strychu, na strychu jest całkiem nieźle. I Geoffrey wraca ze swojej misji z badania szpitala do bazy. Oj, mamy trzy przekąski w głównym pokoju, więc dom jest przeszkany w 43%. Trzeba będzie poczekać... Cóż, atleta. Mój kochany misiu, sprawdź jeszcze tutaj w takim razie, co będzie w bibliotece, chociaż dużo ciekawszym rzeczą będzie jest hotel. Tu jest jakaś restauracja. Hotel, hotel, hotel. I wiemy tak, 12 zombiaków plus minus w środku, nie ma nikogo wokół. Tu jest jakiś domek, zobaczmy co będzie w hotelu i zrobimy z atlety... ...naszego, tutaj że tak powiem, zwiadowcę. Wróćmy więc do misji i nakażmy mu weź ze sobą ten kij baseballowy, i bez żadnych tych spokojnie tam się udajesz. Cóż, kolejna gra. I teraz tak Świstax mówi: wysyłaj parami ludzi na zwiat, wtedy się poprawiają stosunki między nimi i wzrost zadowolenia jest. No dobrze, parami. Kto jest tym niekochanym, durnym kaczątkiem? Proszę mi was pokazać. Geoffrey, ty, on coś tutaj robi w ogóle, zaraz, 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 ja go do czegoś zmusiłem. Ha, kurde, wysyłam go właśnie samego. Kto tu jest leniem? Brian, Latasza, Alan, Dawid. Dawidzie, idziesz ze swoim kolegą i zbadacie to wszystko. Wio, zobaczmy co się stanie w tym. Ktoś pytał o gatunek gry, to jest formalnie strategia, ale z taką specyficzną oprawą. Okej, okay, 10. Mamy godzinę dziesiątą rano. Ktoś mówi, że Geoffrey to wujek z Gry o Tron. Ja się nie znam, nie czytałem i nie oglądałem. Do rzeczy. Hotel, zwany też motelem. Tutaj inny jest przekłamanie. Więc tak, Pacific Way, duży budynek, 18 pomieszczeń, 5 drzwi, 18 okien. Czy mówimy o oknach, które, przez które się można dostać? Hmm, wygląda na dobre miejsce, gdzie można dobrze odpocząć. No to na co nam to? Chłopaki wyskautowały okolice, i co się okazało? Nie ma zombiaków na zewnątrz, mamy spokojną okolicę w ogóle, bo nie robimy hałasu to jest ważne. I sześć zombiaków w środku. I teraz co tam? Chyba tam nic ciekawego nie będzie, więc na razie nie ma co się w ogóle wdawać w jakieś rzeźnie. Tymczasem Latasza i Allen, jakoś im się w ogóle zaczęło układać tak dobrze. Eee, że wszyscy w ogóle, jakoś tam mil milutka atmosfera w domku się robi, z tego co rozumiem. <laughs> Dawid i Geoffrey wrócili ze swojego zmianu. Brian tymczasem nie próżnuje i zabezpieczył drzwi prowadzące do kuchni. No i Dawid sobie poćwiczył, eee, a Geoffrey dał mu kilka dobrych rad. Skautujemy dalej, bo trzeba coś znaleźć ciekawego w sumie. Jest bank. Banki, z tego co wiem, służą jako dobre budynki, gdzie można się zabunkrować, ale to jeszcze w swoim czasie. Tu mamy jakiś dom. Pasuje, że tak... Misja szpital brzmi całkiem nieźle, ale pasowały przeszukać jeszcze okolice. Na przykład ten dom tutaj. Więc jeszcze raz, Geoffrey i Dawid, wysyłam was na ten słynny scouting. Ktoś mi, że spodziewają się dziecka. Nie, nie tak. Mm, mm, mm. Eee... Co mnie jest zagieło? Ktoś mówi, że zaraz. Mówię, masz plostrzenie, będzie droższe niż gra. Nie, Dawid jest kleptomanem. Znajdę na niego złoto i nie łykaj tego alkoholu. do mig Aha, przepraszam, to nie jest alkohol, to jest sok. Tak, tak się mi tak romantycznie zrobiło, w sensie, że <laughs> hoduję sobie moich ludzi, troszczy się ich o przetrwanie i tak ten. Przepraszam, więc, więc. Eee... Kolejny dzień przeszukujemy domek. Teraz jak to wygląda sytuacja w ogóle? W ilu procentach? 43. Coś tu nie gra. Ale ty miałeś przeszukiwać. Jakoś to kiepsko wychodzi w ogóle. Dlaczego tak się dzieje? Masz szukać wszystkiego. Co to za dom tak właściwie? Że takie są problemy z tym wszystkim. Jeśli kliknę prawym klawiszem, zaraz gdzie były informacje o bieżącym budynku? Jak zawsze zapomniałem o istotnych mm, rzeczach. Mm, hmm, hmm. Tu, są, tu jest zawartość domku. Jest jedzenie. Są składniki. Hmm. No nic. Tyle. Druga kolejka. 11. Między 11 a 12, co się stało? Uwaga. Mały budynek. Tu mówimy o tym, gdzie moi zwiadowcy zostali wysłani. Siedem pomieszczeń. Jedne drzwi. 10 okien, spoko. Nie ma zombiaków. Nie ma niczego w środku. Znaleźliśmy też tak: paliwo, w no wiadomo, w pokoju. Latasza sprawdza okolicę domu i mówi, że nie ma niczego. Jest na razie bardzo spokojnie. Nie wydajemy żadnych hałasów. I ogólnie wszyscy są szczęśliwi. Póki co, to jest jedna z najlepszych operacji. Ja dlatego wyślę. Moich dwóch zwiadowców z misją sprawdzenia całego oto mieszkania. Gdzie jest Dawid? Panowie, <laughs> przepraszam, wysyłam Was z wielką misją. Waszym zadaniem będzie dostanie się do domu. Weźcie są kij baseballowy. Mm, bełty chyba się nie przydadzą, skorniamy kuszy. Kurde, jak mieć kuszę, to byłby świetny, świetny bajer. Um, co ze sprzętów? Młotek, śrubokręt, gąbka, naciul gąbka. Nie wiem, a do sprzątania się używa. Super. Zestaw grający. Można dosyć uwagę zombich. Klucz. Tylko to jest ciężkie, więc są problemy. Myślę, czy dać im pistolet. Mogą rzucać bełtami jak rzutkami. To jest prawda, czy to jest trolling? Bo to brzmi realistycznie, ale podejrzewam, że to nikt nikt się nie przyda. Mam nadzieję, że z kijem baseballowym, nożem, poradzą sobie. Dostać się do środka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nie, to będzie operacja szpital. Czas start. To mi pierwszy raz, więc uwaga. Wymyję w zombie na śmierć. Owszem. Okej. Okay. Chłopaki dostały się do domku. Trochę im zajęło od znalezienia drogi do środka, przez to zwiększali ryzyko wykrycia. No wiadomo, ale dzięki Bogu, jak rozumiem... Właśnie, ciekawe mi, od czego to zależy. Zombieków nie ma w okolicy, więc spoko. I tak, wykorzystali małe okienko na drugim piętrze, prowadzące do łazienki. I przydał się młotek. No i wreszcie to się udało. Nie ma żadnych zombie w łazience. I wydaje się, że jest ich tylko garstka w okolicy. Hm. Ale znalazł szachy tymczasem przeczesując nasz dom. I Brian robi w ogóle z łóżka jakieś dwie metalowe barykady. I co teraz? Więc mamy problemy. Czy są tu jakieś zapasy? Jest bardzo dobrze. Hmm. Jak teraz to wszystko tutaj ogarnąć? Mamy maczetę i kij baseballowy. Trzyma go Dawid. Teraz tak, czy ktoś kojarzy, co zrobić, by chłopcy mieli dostęp? Chyba, że mogę mieć dopiero dostęp, kiedy wykurzę wszystkie zombiaki. Otwarte drzwi na obrazko, ale wejścia mogli. Pamiętam, obrazki to jest, ja wiem, że to jest trolling, ale obrazki to jest tylko ilustracja. I to jest chyba to, co mogę znaleźć w tym domu, przynajmniej jak do tej pory. To jest motor akademika. Troszeczkę tak, troszeczkę tak. Szachy są zawsze problemem, bo zawsze jest jeden, z którym nikt nie, ch nie chce grać. <grybujesz> Sugerujesz, że będzie tutaj rzeźnia związana z moimi szachami? Tak, ważka G poleca. Każdy im przeszukać ten dom. No, takie mają zadanie. Eee... Na razie muszą tutaj po prostu sobie to, to wszystko oczyścić, więc cóż, zobaczmy, co się stanie. Wszyscy mają co robić. Oho. Boję się czytać następnej strony. Pierwsza nad ranem. E, pierwsza w południu w sumie, przepraszam. Alan z nawias Angle Grinder. To brzmi jak cyrkularka, ale grinder, szlifierka kątowa. Strasznie ładne słowo. Posłuchajcie. Angle grinder. Tymczasem po naszemu to jest szlifierka kątowa taki francuski akcent. Latarkę i pistolet w garażu. Śrubokręt. Dobra. E, co dalej? Chłopaki próbują oczyścić dom z jednego z pozostałych zombiaków w środku i znaleźli też zombiaki na zewnątrz. Rozpoczęła się walka w kuchni. Młotkiem udało się rozwalić głowę zombiakowa. No i tyle. Dom jest nasz. Tak? Mam więc dwa budynki. Eee... Ja proponuję bunkrować tę chatę tutaj. Więc nie ma problemu. Zrusyfikowali Google. Tak, po głosach sądzić, że niestety nie odróżniają. Ehm, jak swoją drogą jeszcze, tak abstrahując, niemiecki. Winkelschleifer. No nie, niemiecki jest dużo ładniejszy. Szukam jeszcze, jaki język mogę dodać. Na przykład jak jest ślifierka kątowa po... O, wiem co jest dobre. Przepraszam. <laughs> Najlepszy język świata, uwaga. Urlowa bruska. Dobrze, czeski jest jeszcze gorszy niż polski, to jest pocieszająco. Ok, co teraz? Mogę, Mogę robić wszystko w tej grze. To jest strategia naprawdę rozbudowana: modyfikować przedmioty, patrolować okolice. Ja na razie tak rozkażę chłopakom przeszukiwać. Eee, Dawid niech przeszukuje. Natomiast ee, ten Geoffrey, niech wypatruje zombiaków na zewnątrz. Operacja przeczesywanie trwa. Podsumowując moją bieżącą sytuację, mam prawie zabezpieczony dom numer jeden. I cóż, rozpoczynam zabezpieczenie domu numer dwa. Ktoś tam potwierdza, że gorszy jest ten. Ten super. Okej. Okay. spokojna godzina e, druga. Uwaga. Brian coś zeżar. Przekąskę. Czy to jest zdrowe teraz? Zastanówmy się, o drugiej. Jest Okej. Okay. Latasza i Allen. Wow. Układa im się tak dobrze, że każdy w domu czuje się bezpieczniejszy. Czy tam czuje się, czują się jakieś związani ze sobą. Zaraz. Natasza i Allen. Latasza i Allen. Czyli. Nazwijmy to po imieniu. Murzyn i Biała Kobieta. Okej. Okay. Nie mam nic przeciwko. Trzeba będzie. jeszcze... Dziwne, że Geoffrey się nie związał z Dawidem. No, wysyła mi w końcu razem. No, ale okej. Okay. Będzie słodko. Jak w ogóle zdrowie? Moje drugie dzieci. Wszyscy okej. Okay. Oraz wypoczęci, wypoczęci, wypoczęci. Super. Eee... Jedna czwarta pokojów została przeczesana. I teraz, teraz, któryś pokój, wszystkie pokoje gdzieś przeczesaliśmy. Tak, mamy dom w 100% zabezpieczony. Wobec tego, ja wyślę mojego kochanego strażaka, by pomógł chłopakom. I słuchaj, Brian, Allen nie ma co robić. Allen jest moim mm, lekarzem, tak, tak. Jakże to nie ma co robić? Co ja mu kazałem tutaj robić? Wypatrywać zombiaki chyba. Więc... Skażę mu zrobić w ogóle może jakiś patrol dla bezpieczeństwa, ale nie patroluj, no i tymczasem jedziemy dalej. Spokój. Nie widać w list wyboru przycisków postaci do zadania. Tak, nie widać list wyboru? To przepraszam, to nie jest istotne zresztą. Po tym, jak je wybiorę, to widać. Jak to jest problem, to spróbuję go naprawić. Więc <laughs> uwaga, Dawid znalazł... teraz tak, mamy trzeci dom i siódmy. Trzeci to jest ten nowy. Znalazł przyrządy do gotowania, super latasza. Zbadała zombiaki, nie ma ich na zewnątrz. Poziom hałasu jest ten, zombiaki nas się interesują. No tworzy mi się tu miłe gniazdko. Przeczesujemy ten pokój do końca. Słuchaj Geoffrey, może ty się tym zajmiesz? Hmm, to znaczy będziesz tutaj... E, gdzie jest mój kochany Geoffrey? Dawid i. No tak, Geoffrey niech też szuka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, coś się stało. Chłopaki znalazły przyznaki w kuchni. I Geoffrey i Dawid się, kurde, mi zaczęli frustrować z sobą. I kolejna butelka. Bo tyle w to jest wódki. Ciekawe. Hmm. teraz tak, Alan patrolując sobie znalazł zombiaka, ale się nim zajął, no i zabił go piłą, circular, nie, circular saw, czy to jest, hmm, cyrkularka, piła tarczowa, przepraszam, dobra, spoko. I ze względu na atak przez, zaprzestał swojego patrolu. Czy to zadanie mu jest powierzone nadal? <laughs> Drogi kolego, mówię do ciebie, proszę przygotować ten, ten patrol, mimo wszystko. Ale nie. Zobaczmy teraz tak, czekam, czemu się chłopcy sobą frustrują? Mam tutaj straszny problem natury psychologicznej. Dawid i Geoffrey patrolują razem. jeszcze raz, poznajmy ich zaplecze. Geoffrey jest atleta. Mówi, że nie jest rasistą, ale nie lubi tego, jak wygląda Allen <laughs> i Dawid. Czyżby Dawid był tak, nasz muzyk jest czarny. To jest problem. To jest problem. I też nie jest rasistą, ale nie lubi Geoffreya. Co z tym zrobić? Niech na na posiłki. To nie jest zły pomysł, bo jest barmanką. Bardzo dobry pomysł. Droga Latasza. Okej, okay. to jest. I mamy tej żarcia w ogóle. Zaraz poznosi... no znosimy żarcie, więc tak, eee, Seven Arlow Court. Mamy tutaj, zaraz, mogłem posprzątać ten, odpocząć, opuścić ten. Eee, możemy robić pułapki, zrobić. Um, odwrócić uwagę zombie, robić jakieś dziwne rzeczy. Ale czy możemy gotować? Czemu nie można? Ciekawe. To nie muzyk, tylko raper. Może jest raperem, to prawda. Hm. Przemaluj. <laughs> Rozwiązanie z przemalowaniem brzmi rozsądnie. Cóż, zobaczymy, co się stanie o piątej. Ja raczej ten dom zleję. To znaczy, mm, zabierę z niego wszystkie rzeczy. Zwłaszcza, że już jest prawie przeszukany. Kurde, nie lubią się. Nie wiem, muszą się polubić. Dam im jeszcze jeden quest i zobacz. Oho, chłopaki zjedli razem posiłek w kuchni, znaleźli zestaw do szachów. Super. No, i Alan znowu został z tego zombiaka. Poradził sobie. Uderzył zombiaka w klatkę. Znowu piłą. No, i przez to. brudek, tak za każdym razem będzie wychodził i ginął. To będzie tragedia. Chyba będziemy musieli to razem zrobić. A zaraz, tak, gdzie jest mój strażak? Przecież strażak miał się zająć. Ja coś skopałem. Kto jest moim strażakiem? Brian. I Brian tu przygotowywał zasieki, i niestety się to nie udało. Jaka lipa? Boże. Użyj gąbki na mużynie. Tak. Że było prepare Emil. Jakoś to musiałeś Jest przygotować posiłek, może. Dobra. Kobieto, przygotuj posiłki dla całej grupy. Czemu Allen? Czemu nie Latasza? Bo Latasza patrzy na zombiaki. Zróbmy teraz coś innego. Patrzeć na zombiaki, będzie Allen. A Latasza zajmie się przygotowaniem posiłku. Okej, okay, wszyscy tymczasem. Eee, no chłopcy, 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 chłopcy. Mam tu strażaka, to jest niedobre. Brian, weź popatrz na zombiaki, a my jedziemy. Piąta, szósta, zaraz mi się ściemnieć w ogóle. Zaraz, Latasza i Allen w wpieprzyli dwaje przekąski. A, ale Latasza oprócz tego przygotowała mały posiłek. E, tylko skończyły się zapasy. Super. I to będzie problemem, widzę. Myślałem, że, to, że jesteśmy nieźle na cikanie, ale to jest, widzę, drama. E, Brian zjadł przekąskę, Dawid znaleźli coś przygotowania z kuchni. Super. Robi się ciemno. Będziemy musieli być bardziej, musi bardziej czujni, to prawda. Panowie, zbieramy się powoli. Trzeba będzie przetrwać noc. Dlatego nakazuję wszystkim powolną ewakuację. Zwłaszcza, że widzę, kurde, te ci dwie frajerzy totalnie nic nie zrobią. Zabieracie ze sobą. Więc misja jest taka: tam investigate. Wchodzicie do domu, tak, 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 tak. I zabieracie wszystko. Potrzebujemy tak: środki przeciwbólowe, dużo rzeczy do gotowania, mnóstwo przekąsek, super, z głodu nie zginiemy. I bierzecie zabawki, amunicję bezbolowy maczetę, teraz ich nikt nie ruszy i dalej. Noże, carving knife to jest nóż do czego tak naprawdę, do ryby. Nóż, boże. Po polsku jest, w angielsku to jest carving, a po polsku nóż. A to z Google, więc to pracownicy są mi opłacani. Młotek się przyda, gąbka się przyda, klucz. Czym jest spanner? Klucz do nakrętek. Okej. Okay. Śrubokręt. O, e, patelnia, szachy, mamy młotek, jest. Praktycznie wszystko udaje mi się zebrać. E, będzie, że to widać, widać. Chłopcy, ruszajcie wobec tego. Wódkę weź. Mamy wódkę na miejscu. E, tymczasem na miejscu będzie czekał tak. E, aha, skończyły się. Przy, skończyły się. Jak się nazywa coś do gotowania? Przybory kuchenne. Składniki do gotowania się skończyły. No nic, jedziemy z kolejną godziną, siódma. Okej, okay, wszyscy żrą, ale to są przekąski. Proszę, Geoffrey i Latasza zaczęli dyskosować taktyki. I poczuli się mądrzejsi, czyli myślą, jak tam się wybronić w domu. Alan zaraportował, że nie ma zombie naokoło domu, świetnie. E, dodał, że poziom, poziomu, poziom głośności w domu jest niski, super. I Latasza i Brian czują się troszkę bardziej lepiej Po tym jak zrobili sobie kilka ćwiczeń I Geoffrey porzucił im rady Bo jest atletą Ogólnie więc nie licząc kurde tych problemów Z na linii Białas i Murzyn W sumie Białas, Murzyn, Murzyn Jest ok. Będę musiał jakoś ich tu wszystkich teraz zbić mm. Z gotowania, składniki, ingrediencji, a to nie jest jakiś taki makaroni ząbleśny? Okej, okay. kobieta gotuje. Kto jest tym strażakiem? Brian. Barykaduje nam powoli mieszkanie. Teraz pułapki, czy ktoś zrobi pułapki? Dawid nie zrobi pułapki. Jest takie coś jak modyfikowanie przedmiotów. Geoffrey, zmodyfikuj przedmioty, by były co? Hmm. I to jest ciekawe. Potrafiały lepiej wypatrywać zombiaków, nadawały się do sprzątania. Po co sprzątać, żeby było miło, że chcemy tutaj zamieszkać? To są zagadki, których jeszcze nie wiem. Służyły do poszukiwania. To co teraz poszukuję, to poszukiwania, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jedziemy, zobaczymy co powstanie w tej kolejce. Tak, niech Geoffrey zdejmie ten biały kaptur. <laughs> Mamy rasistę. Znaczy, nie rasistę. No ja mo może się boi, Murzyna. Jak pierwszy raz widziałem, też się bałem, chyba. Nie wiem, czy to teraz nie jest jakiś super suchy tekst. Mm. MacGyver. Geoffrey przerobił latarkę. Ciekawe co z niej zrobił. To jest kurcze pytanie e, za milion, ale nie mam pojęcia. Co to znaczy, że przerobił latarkę. Aż, aż porzucę na chwilę to wszystko i zobaczę, co to znaczy. Czy mam jakąś super latarkę? Czy teraz powstał laser? Pamiętacie, od... Boże. Był... Ja miałem traumatyczne dzieciństwo. To jest cool, cool Story, tak zwana opowieść z muzyki soul. Bo rok jest zajęty przez jednego tego youtubera. Ja miałem problem z Maggai'em, miałem starszego brata, który. Oglądałem odcinek, w którym MacGyver się ukrywał z tym swoim dziadkiem, tam gdzie robił szysz... Nie, to szysz. nie, to nie był ten odcinek, który robił szyszki z granatów. To był dobry odcinek, to się oglądałem, jak byłem normalny. Ale był taki odcinek, kiedy zrobił laser z. bodajże. przerobił mm... na baterię. Więc był odcinek, kiedy MacGyver zrobił laser z jakiegoś tam szkiełka. I mój brat, który miał wykształcenie już. Wiesz od mojego strasznie się z tego śmiał, i mi było przykro, ja wierzyłem w MacGyvera jak byłem dzieckiem, naprawdę, to jest nigdy nie wolno, to tak jakby ktoś powiedział, że Mikołaj nie istnieje. I ja tak się poczułem, i potem podchodziłem trochę do MacGyvera z dystansem, przez co nie wierzyłem w to co robił. No nic, więc co się stało z latarką, <śmiech> zaraz, mieć <laughs> świetlny, hmm. Narzędzie, czy to jest narzędzie? Czy teraz jakiś w ogóle, nie wiem, zrobił z tego laser bojowy? Coś tam pyta, zaraz. O młody, nie, młody nie ma zbyt wiele z wspólnego. Zaraz eee, Butelki, masło, zestaw do szachów. Była latarka, teraz jej nie ma. Jest, Są dwie latarki, ale jakoś tam serczyk im wzrosło. A więc tylko pohamą. Przedmioty mają parametry. Dobrze. I tutaj do czego służą? Aha, dobra, i tak to wygląda. Statystyki: czyli mam super latarkę po prostu. No dobrze, ale to nie koniec tego pięknego, tej pięknej godziny. A on nadal to robi. Is modifying, czyli to jest, jak się ten czas nazywał. Plus kwam perfect? Nie. Present simple, present perfect. Ach, no nic, więc tak, modyfikuję latarkę. Dobra, zaczął modyfikować. Okej, okay, musimy czyli to nie jest coś, 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 co się dzieje. Is modifying, przepraszam. Więc tak, wow, kolce i klatka, aha. Dobra, czyli mamy klatkę i kolce, zostały ustawione w tam pokoju gościnnym i zadaje dużo uszkodzeń i uczyni zombiaka nieruchomym. Super, może trafić cztery cele naraz. Ja widzę jak to zrobię, jak będziemy pustać ten dom, zrobimy tam niezłą zadymę, ząbiaki tam wejdą i wszystko wysadzimy, ale to za chwilkę. Więc Brian zabezpieczył drzwi, to jest w ogóle furteca, tam nic nie zrobią. Natasza przygotowała dwa małe posiłki i skończyły się jej składniki. W związku z czym, trzeba będzie pomyśleć o wyprawie, tylko nie wiem czy nocą warto. Nocą po prostu przeczekam. Z dana trzeba będzie iść do jakiegoś sklepu. Czy to nie będzie dobre miejsce? Diner. Muszę to odwiedzić. Prezent prezent. Hmm. Present optimus. <laughs> eee, dobra, niech się dzieje co chce. Każdy ma swoje zadanie. Jeden patrzy, drugi robi to. Ktoś się opierdziela kto? Eee, A, kobieta. No niech się opierdziela z kobietą. Niech sobie pogra w szachy. Zapada zmrok. Okej, okay, wszyscy żrą na potęgę. Zjedli cztery przekąski, co oznacza, że... Ile mi tego zostało? Trzy posiłki i przekąska. No ale te posiłki powinny ich załatwić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Diner nie diner. Przepraszam. Diner to pewnie, pewnie jest, a zresztą od czego konsultanci? Pewnie w jakimś akcencie tak się mówi. Obiad. Dinner. Obiad. Akcentowanie jest genialne. Ale wracając do ważnych rzeczy. Mm... Na się. Stworzył świecącą latarkę. Myślę, jak to może wyglądać, ale okej. Okay. Załóżmy, że e, super. Lepiej przeczesuję lokację. E, kolejna pułapka powstała w górnym pokoju. Zabije cztery zombiaki i Geoffrey zabrał się za łom, powstanie łom z Half-Life'a i dowiadujemy się, że Brian zabezpieczył drzwi prowadzące... To jest niezła forteza ten domek w ogóle, bardzo ładnie. E, no, świecąca zegar, mi że descent, obiad. <ścoughs> tak, obiad przez J. E. Kolejna godzina. Boże, robi się tak ciemno, że nie widzę, tam jest napisane w tym słowniczku. W słowniczku, pamiętniczku. Więc tak, boże, powstała gilotyna i kolejna klatka. Żeby, żeby... Jest pytanie, czy oni mogą wpaść w te pułapki, jak będzie ciemno, w dużym pokoju. Zadaje dużej duże ilości uszkodzeń i czy zombiaka nie niemoż... nie tego tego, może trafić cztery cele. Super. Zjedli mały posiłek Geoffrey z dataszą. O. I Joffie i Latasza dyskutują taktyki obrony, czują się mądrzej, super, to jest bardzo ważne. Kurde, kto tak nawala tymi pułapkami, bo to aż zaczynam się gubić w tym. Komu kazałem robić pułapki? Dawid, kim ty jesteś Dawid? Czy to ten muzyk? To jest jakiś raper na litość boską. Ma ze sobą tą całą piłę i robi jakieś jaja. Tu powstaje jakiś przekręt, ale, ale wróćmy do tego, co się stało. Eee... W ogóle jest jakieś, kurde, ta kolce ma są czterokrotnego użytku. I Geoffrey... ...coś zrobi z łomu. Ja się boję co się z tego narodzi. Pewnie piła spalinowa. Tymczasem Brian rozpieprzył lodówkę i zrobił z niej pięć metalowych barykad. To jest po prostu MacGyver. Spójrzmy mu w twarz. Gdzie to jest? Ja sobie następnym razem jak, jak będę robił, to sobie zrobię własne postacie, bo... To... Jak ty wyglądasz? Tak, ja chcę mieć jednego, z będzie MacGyver'em, ale, ale to później. E, co tu jeszcze możemy zrobić? Aha, nie mamy ciała, nie ma czego słuchać. Stworzyć ten, patrolować. E, odpoczywają, kiedy mogą odpocząć, super. E, aha, i to musi być. Nie, no, to mają gdzie odpocząć, mam nadzieję. I to muszę mieć duży posiłek. Wtedy mogę sobie zrobić, jak to się czyta to właściwie, feast, fest. Feast. I po polsku to jest oczywiście... Uczta. Uczta. E, więc mogę sobie wybrać ucztę, opuścić miasteczko, tylko to jest chyba do innego trybu. Chociaż kurde, mam nadzieję, że to nie jest tak złożona gra, że można się poruszać między miastami, bo się wtedy załamie. No nic. Przetrwać noc. Tak, zrób Tuska, Kaczyńskiego, palikota. Boże, to bym mi z rozkoszą utegował. Allen i Brian pożerają posiłki. Co czy to oznacza, że nie mam siedzenia? Nie mam. Ale na noc się nieje, więc chyba z noc wytrzymają. Wróćmy do pamiętniczka. Więc wszystko jest wpieprzone. Geoffrey Allen. Boże, czy to jest Murzyn? Tak. Jak to wygląda teraz? Allen. Geoffrey, Boże, on się zaraz będą bić. O co poszło? Geoffrey i Allen mieli kłótnię w głów dużym pokoju. Rzucił krzesło w Geoffreya, Murzyn, ale nie trafił i zrozbimo krzesło zmarnowali. Super. I nawet nic z niego nie będzie. To po prostu to czuje się jak taka matka. Jakbym mógł ich opieprzyć, to bym opieprzył. Tymczasem Geoffrey stworzył się. ŚWIECĄCY ŁOM, to jest Jezus! I zaraz, będziemy nadawać się lepiej do przeczesywania lokacji. Co on najtoś boską zrobił? Czy ktoś widział... Spytam specjalistów z gura Glowing... E, crowbar. <laughs> Posłuchajcie tego. Glowing Crowbar. Yeah. Angielski, szacun, polski. ŚWIECĄCY ŁOM. To najlepiej oddaje. Co stworzył? Świecące łom. Świecące łom. <laughs> Więc. będzie hardcore. No dobra, mamy łom do przeszukiwania lokacji. <laughs> to jest mieć świetlny po polsku. I ta ten czas próbowała przekonać innych, by się uspokoili i napili czegoś, ale kurde, zaczyna się rozczarować ludźmi. Czyli kobieta nam robi za taką uspokajaczkę. zobaczymy jak to się skończy. I Geoffrey nie może znaleźć niczego do modyfikacji. Czyli zmodyfikował wszystko, co się dało. Brian zabezpieczył okno. Eee, o, 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 o. I pojawiła się mała grupka zombich naokoło. Geoffrey sobie poćwiczył i czuje się lepiej. Co teraz, Makuła? Co teraz? w Google grafika jest zdjęcie świecącego łomu? Okej. Okay. Aha. Uwaga, to może pokażę, bo faktycznie okazało się, że tutaj głupi Polacy się śmieją, tymczasem świat już znalazł taki wynalazek. Uwaga. To jest świecący łom. Więc da się. Więc da się. Tyle hejterzy. I co, da się, da się. Boże. Hmm, co by tu zrobić? Mamy zombiaki naokoło. Jak zacznę snajpować zombiaki. Hmm, zobaczmy, co się stanie. Trzeba teraz przeczekać noc i tyle. Oho. Co jest grane? Dwunasta. Wybiła noc. Yy... Strażak cały czas tam jeszcze bunkruje rzeczy, tyle. Dobra, ja im teraz zdejmuję z nich wszystkie... O może mogę tu w ogóle wybrać jakie ma robić pułapki. Są regularne, eksperymentalne. Niech Dawid odpocznij sobie. Eee... Allen. Kto jest wypoczęty tutaj? Chyba wszyscy są wypoczęci, wszyscy są fresh. Geoffrey. Słuchaj, Geoffrey to coś zrób z sobą, na przykład wypatruj zombiaki razem z Allenem. Pewnie się... Zobaczymy czy to ich zbliży do siebie. Okej, okay, pierwsza nad ranem. Boże, ci się kłócą. To może lepiej nie. Dobra, Geoffrey, ty patrz. Alan się uspokój. Brian też się uspokój. I, i przeczekujemy noc. Okej, okay, kilko tam sobie poćwiczył. Geoffrey daje mu rady. Czy Dawid to nie był przypadkiem... Nie, to jest niestety. Nie, dobrze. Geoffrey dał rady Dawidowi, więc jakoś chyba zobaczmy. To mam nadzieję, że to jest przełom. Czy teraz jest nowy dzień? Czy mogę wypuścić plotkę o Geoffreyu? Zobaczmy. Że był na przykład. Eee słynną osobą. I tutaj sprzedam stary joke, mi się strasznie podoba. Napisać tak, mamy dwóch, mamy dwie osoby. Więc tak, Allen jest lekarzem, czyli wyższe wykształcenie. E, Dawid jest muzykiem, pochodzi z bogatych rodzin. On z jakich? Średniej klasy. Mhm. Czyli musimy trafić w murzynów bogatych i z wysokim wykształceniem, ewentualnie średniej klasy, czyli albo średnia klasa, albo bogaty, e, w, w, tam jakiś... Zbogaty i ronowo albo Muzyd Inteligent, muzyk, i tak dalej. Zobaczmy, może coś tam jakaś. Jak murzyni go polubią, to już będzie spoko. Chociaż nie wiem, czy on polubił Muzynów. Eee, I stał się niesamowicie popularny pośród bogatych mężczyzn, młodych, bo to nasi. Może napisał, napisał artykuł, napisał książkę. Młodych ludzi, bogatych przez co będzie lubił muzyk, muzyk, go będzie lubił. Więc lepiej, żeby raper się z nim polubił. Tyle mogę powiedzieć. Ale nie z gejem. Skąd wy to wiecie? Czemu gejem? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nowa plotka została zapuszczona. O, wstaje słoneczko z tego co widzę. Więc powstała plota. Geoffrey raz napisał książkę, która była niesamowicie popularna w środowisku bogatych, młodych ludzi. I kiedy Latasha, Allen, e, David i Brian pos posłyszeli to, poczuli jakieś tam mięte do niego. Super. I Geoffrey zaraportował, że dom jest toczony małą grupkę zombich, ale zombi są niezainteresowane. I Allen zagrał, postawił sobie samotnika. To jest głupia gra, ale okej, okay, no spoko, lubi takie coś, to super. Brian pokonał Alena w szachach. Którzy to byli? Brian pokonał Alena. Dobra, biały wygrał. Co z tego wynika? Brian czuje się lepiej. Boże, Alan chciał wygrać i teraz jest wkurzony. Alan, ty jesteś moim chirurgiem, tak? czy to boską... No tak, jest chirurgiem. Boże, problemy same. Dawid i Alan. Czy to nie są przypadkiem mój. No. Zaczynają się kłócić. Nie podoba mi się to. Jaką kłótnię mieli? E, mieli kłótnie w łazience. Alan Boże rzucił ten. Ca całą taką szapówkę z medykamentami na Dawida i nie trafił. No i znowu mamy kolejny sezon. Co, co wy się dzieje z wami zaraz? Dawid i Alan, czemu wy się nie lubicie w ogóle? A bo to są murzyni. A, O co tu chodzi na LED? O co, co, czemu jeszcze, jeszcze tego brakowało? Nie lubią Geoffrey'a, ale teraz i sami nie lubią. Ja chyba wyślę na jakieś tam misje, żeby Boże, przeżyli coś, się. Mogą rzucić lodówką. Nie, lodówka jest porąbana. Do rzeczy jednak. Hmm. Ha, tutaj jest raport lokacji, jest niezabezpieczona, niestety. W 4% jest zabezpieczona. Spoko jest 5 na 13 pułapek i 26 mebli. Tak jeszcze właśnie to razem menu, którego szukałem. E, co tam się jeszcze działo podczas tego mrucznego dnia. No ale Alan tam jakoś dał Joffrey dał Murat i Alan poćwiczył. Super. Zobaczmy, co się stanie o piątej. Chyba wstaje już... O, Boże. Nie, 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 nie. Czy to widzisz i nie grzmisz? Latasza, Brian i Dawid się spili. Latasza. Dawid i Brian, murzyni dwóch białasów, w tym kobieta, no super. Ech, alkohol dał im odwagi, ale... M, ...omniejszył ich umiejętności. I teraz Dawid i Geoffrey pokłócili się w łazience. <noise> Geoffrey rzucił lustrem w Dawida... ...przez co ma trochę ran. Boże, pijanego, nie, takie zaś się robią, Boże. Tak jak Gimbaza. Jak to wygląda? Ah! Muzyk, gdzie jest mój chirurg na litość boską? Czy mamy jakieś tutaj. Trzeba by znowu połatać tego? Dwa bandaże i paczka jaszkodzibulowych. Ale mamy lekarza, dzięki Bogu, więc. Słuchaj, Olen, weź tego pajaca. Wylecz szósta. Oho. Alan i znowu się kłócą w kuchni. Wrzucił krzesłem i złamaną... Bożec, co? Alan ma złamaną nogę. Alan wziął środki przeciwbólowe. I... będzie sprawny dopiero za 6 godzin. Wstaje słońce. Będzie łatwiej wypatrywać zombiaków. Eee... Na szczęście Alan wyleczył... Dawida. I tak zaczynamy nowy dzień. Troszkę nam się to popsuło. Murzyni na szczęście nie. Mamy kurde z na linii Murzyn. Kobieta Brian. Czemu się Latasza pokłóciła z Brianem nagle? Aha, bo jest że się tego. Latasza lubi tych dwóch. To lubi tych dwóch. Ej, w ogóle tak. Brian jest pijany. Latasza jest pijana. Ale nie jest słabszy. Dawid jest słabszy. Nieświadomy, bo pijany. Jeszcze jest otępiały. Zwariuję tutaj. jest Geoffrey, który chce wszystkich zabić. Geoffrey nie wiem, jak zabije tych dwóch murzynów, będzie... Muszę, muszę coś zrobić. Wybija szósta, ale to następnego dnia. Murzyni się wykruszają, nie do końca. Więc plan na przyszły dzień. Mamy co? Czyli już jest... E, gdzie jest mi pamiętniczek? Mamy już środę. 27 jest e, wybiła godzina szósta. I o będę musiał... O tej porze będę musiał de facto wstać. Plan będzie taki, żeby zdobyć jedzenie. Jakoś porozsyłać tych gości i i, I... i... jakoś to wszystko załagodzić Ja sobie tu kulturalnie Zapisuję grę, bo mogę, bo wersja jest pełna I zniknęło, a chciałem jeszcze dać menu główne i dam menu główne, bo... Jest tam ładna muzyczka, która łagodzi obyczaje O i tym łagodzącym obyczajem motywem się z wami żegnam. I to już formalnie na dzisiaj, sobie zostawię go, żeby troszeczkę jeszcze pograł. Będę chwilę na czacie. Ktoś tam pyta, czy halo czy za 50 zł? Tak, to jest dobra stawa. Pogadamy sobie na czacie jeszcze przez chwilę. Dzięki wam za ten wieczór. I do usłyszenia pewnie za jakieś parę godzin. Bubu, bubu. Bu. Miłej nocy.